dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam szczególnie serdecznie naszego kolegę Jacka Kurskiego, który przyjechał tu specjalnie na koniec kampanii wyborczej, żeby poprzeć naszych kandydatów i wspomóc nas w kampanii wyborczej. Oddaję mu głos. Witam Cię, Jacku, serdecznie. Dziękuję. Chodź dalej, chodź. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale Polska w bałaganie, trochę w budowie, ale bardziej w bałaganie, więc bardzo źle się jedzie, szczególnie w piątek po południu, w deszczu. Z Lublina jechałem najmocniej Państwa. Przepraszam, ale dziękuję za cierpliwość. Szanowni Państwo, za 3 dni, właściwie za 2 dni, te wybory parlamentarne, które rozstrzygną o kształcie naszego kraju i o prowadzonej polityce przez następne 4 lata. W naszym głębokim przekonaniu bilans dokonań rządu Platformy Obywatelskiej upoważnia nas do zaapelowania do Polaków o to, by w wyborach 9 października podziękować Platformie Obywatelskiej i postawić na tę siłę, która lepiej sobie poradzi z trudami rządzenia. Tą siłą jest Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, które miało bardzo dobry bilans rządów, 7-procentowy wzrost gospodarczy, 1 300 000 miejsc pracy utworzonych za naszych rządów, 67,5 miliarda euro zgromadzonych z Unii Europejskiej na projekty infrastrukturalne w Polsce, spadające bezrobocie, spadająca inflacja, spadająca przestępczość, korupcja, olbrzymi napływ inwestycji zagranicznych. Generalnie Polska szła przy względnym spokoju społecznym w dobrą stronę. Platforma, ten olbrzymi kapitał i mandat zaufania, jaki uzyskała 4 lata temu, zupełnie zmarnowała. Dlatego ten eksperyment, który się nazywał rząd Platformy Obywatelskiej, no nie ma sensu, żeby był kontynuowany. Prawo i Sprawiedliwość ma najlepszą drużynę. Musiałem przyjechać do Radomia, do tego miejsca, gdzie mamy duże poparcie, gdzie w ostatnich wyborach uzyskaliśmy 4 mandaty, a o włos było do uzyskania 5. Największe miasto Polski, które ma spośród tych, których rządzi prezydent z Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego niech mi będzie wolno, niech Państwo pozwolą wezwać, zaapelować o pełną mobilizację do naszego elektoratu i o głosowanie na listę numer 1, na listę Prawa i Sprawiedliwości. Ale ponieważ chciałem zrobić pewien szczególny typ rekomendacji, to chciałbym Państwu rekomendować, chociaż oczywiście cała lista jest godna i szlachetna, takich asów jak Marek Suski nie trzeba reklamować, bo sobie świetnie poradzi. Mam jedną faworytkę, którą chciałem Państwu z całego serca zarekomendować. To jest pani Marzena Wróbel, osoba, która niezwykłej pracowitości, bardzo wysokich kompetencji i bardzo wysokich kwalifikacjach profesjonalnych w Sejmie i która zastąpiła mnie w Komisji Śledczej do Spraw Nacisków, tej komisji, która miała nas jako Prawo i Sprawiedliwość spostponować, miała wykazać rzekome zbrodnie z czasów naszej działalności. Dzięki pracy Marzeny Wróbel nawet przewodniczący Andrzej Czuma doszedł do wniosku, że żadnych nacisków nie było i to jest najlepsza rekomendacja na temat kwalifikacji i politycznych, i parlamentarnych, legislacyjnych pani Marzeny Wróbel. Jeżeli zatem mój głos jako Jacka Kurskiego cokolwiek tutaj w Radomiu może znaczyć, to gdybym był tutaj zameldowany, to głosowałbym na panią Marzenę Wróbel, której tutaj symbolicznie chciałbym dłoń pocałować, dlatego że wiem, że inni nasi kandydaci sobie znakomicie, tacy jak obecni tutaj Marek Suski, poradzą, a kobietę trzeba na tej liście wspomóc. Szkoda, że nie jest na pudle, jeśli chodzi o listę, ale jestem przekonany, że odniesie znakomity wynik. Mam nadzieję, że mój serdeczny przyjaciel Darek Piwoński nie będzie miał mi za złe, że popiera moją koleżankę z parlamentu, ale nie ukrywam, że taka jest moja szczera intencja. Prawo i Sprawiedliwość w całości, ale jeśli ktoś, to z przyjemnością Państwu rekomenduję Marzenę Wróbel. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za cierpliwość. Zapraszamy Jacka, może wziąć udział w głosowaniu, wziąć kartę do głosowania i głosować w naszym okręgu, także byłoby nam miło.
Szanowni Państwo, ja chciałabym podziękować bardzo serdecznie mojemu koledze Jackowi Kurskiemu za tę rekomendację. No, czerwone są w tej chwili i moje policzki, i mój żakiet. Bardzo dziękuję Ci za to wsparcie. Praca w Komisji Naciskowej była naprawdę pracą ciężką. Tym bardziej cenię sobie te wyrazy wsparcia, bo kolega doskonale wie, w jaki sposób się pracowało w Komisji Naciskowej. To była najdłużej działająca komisja śledcza w dziejach chyba polskiego parlamentu, a nie wiem, czy tutaj nie w dziejach demokratycznych państw w ogóle, bo proszę sobie wyobrazić, że ona funkcjonowała przez prawie 4 lata i to był niestety okres ciągłych ataków na Prawo i Sprawiedliwość. Efekt prac tej komisji był taki, że jej przewodniczący pan Czuma stwierdził, że nacisków nie było. Później jego koledzy te konkluzje zmienili, natomiast no, liczy się w mojej ocenie ten pierwszy głos, ta pierwsza ocena, bardzo niezależna ze strony osoby, która należy do Platformy Obywatelskiej. Więc muszę przyznać, że w mojej pracy parlamentarnej, w moim doświadczeniu parlamentarnym, to był okres najbardziej wytężonej pracy i okres także najtrudniejszy, ponieważ no nie ukrywam, my byliśmy tam szczególnie atakowani i ten czerwony żakiet, który stał się motywem przewodnim mojej kampanii, jest tym gadżetem, który potwierdza moje słowa. On stał się symbolem ataków także personalnych. Niestety nasi przeciwnicy nie byli wtedy, kiedy nie byli w stanie rozmawiać w sposób merytoryczny, stosowali ataki personalne, no i ja niestety stałam się podmiotem tychże ataków. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję mojemu koledze. To wsparcie jest dla mnie szczególnie cenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, jak widać, Prawo i Sprawiedliwość jest drużyną, w której są wspaniali parlamentarzyści. My mamy wspaniałych kandydatów wszystkich. Ja dziękuję Jackowi, że przyjechał w tym gorącym, ostatnim dniu kampanii wyborczej poprzeć naszych kandydatów, szczególnie panią Marzenę Wróbel, potwierdzam, bardzo pracowita posłanka, więc myślę, że warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość, warto głosować na polską przyszłość, bo Prawo i Sprawiedliwość jest przyszłością dla Polski, a Polacy zasługują na więcej. Zasługują na dobry rząd, na pracowitych parlamentarzystów, po prostu na kompetentne i uczciwe władze. Jeszcze raz apelujemy do Państwa o poparcie, prosimy o głos na Prawo i Sprawiedliwość i prosimy również, żeby nie marnować głosów na małe partie, które nie mają szans wejścia do parlamentu, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość ma moc i umiejętności i program naprawy naszej ojczyzny. Więc jeszcze raz prosimy o poparcie dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Marku. Czy są pytania? Ja mam jedno pytanie. Panie pośle, pan poseł Jacek Kurski zwrócił uwagę na to, że szkoda, że nie ma budla. Myślę, że pani ma, że na miejscu czwartym, a nie pierwszy. Pytanie do pana posła Suskiego. A, to do mnie pytanie, bo pan mówił, że do Jacka. Nie, bo to pan Jacek się przed chwilą odniósł do tego. Tak, no ja też żałuję. Przypomnę Państwu, że zarząd okręgowy przedstawił propozycję listy, na której pani Marzena Wróbel była trzecia, ale decyzją Komitetu Politycznego została dokonana zmiana. Także tutaj u nas w okręgu pani Marzena Wróbel otrzymała najwyższą pozycję kobiety na liście i trzecią. A pytanie do europosła. Pan wie, kto jest na trzecim miejscu? Oczywiście, że wiem. Pan Martin Bożek. Wiem, oczywiście, że wiem. Nie wypowiadam się w kwestiach, o których nie miałbym pojęcia, ale lista jest taka, jaka jest. Ta moja rekomendacja jest taką osobistą jakąś rekompensatą dla pani Marzeny, bo wiedziałem, że
że jej się należy po prostu docenienie i przypomnienie tej niewątpliwej zasługi, bo pamiętam, jaką morderczą pracą jest komisja śledcza. To jest, tego nie widać. Transmituje się pierwsze 2, 3, 4 posiedzenia, potem jakieś spektakularne przesłuchania raz na 20 komisji, a spotkań było ze 100 czy 120. To jest w ogóle życie rozdarte i bardzo niewdzięczna praca, bo nikt tego nie widzi, prawie nikt tego nie docenia, a praca, jaką wykonała pani Marzena Wróbel, była tytaniczna. No jeżeli z definicji mieliśmy być przygnieceni tym raportem niczym tak, jak to zrobił Kalisz, a okazało się, że dzięki pracy i Marzeny Wróbel i Arkadiusza Mularczyka ten akt oskarżenia przeciwko nam został rozbity w pył, no to jest to zasługa również Marzeny Wróbel i uważam, że właśnie na parę godzin przed ciszą wyborczą pewne rzeczy trzeba przypominać, bo trzeba umieć dziękować swoim najlepszym ludziom za to, że pracowali na wspólnej sprawie. W związku z czym poczułem taki moralny imperatyw, pomimo tego, że mój przyjaciel, na przykład Darek Piwoński, jest tutaj na ostatnim miejscu, żeby zachować się w sposób polityczny i właśnie zwrócić uwagę na to czwarte miejsce, na Marzenę Wróbel i jej wielkie zasługi dla praworządności w Polsce i prawdy w Polsce, bo ta komisja przynajmniej udało się w tym raporcie czumy, znaczy wycofaniu się ze stawiania nam oskarżeń, powiedzieć kawałek prawdy o niecnych zamiarach, jakie miano wobec Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, prawda w tych komisjach zwyciężyła, no ale jak to się mówi, prawda sama nie jest w stanie się obronić. Marzena Wróbel ma tutaj wielką zasługę, więc cała Polska powinna również też być Marzenie za tą pracę wdzięczna i ja też dołączam się do tych podziękowań i gratulacji. Mam nadzieję, że po prostu tak jak w tej komisji śledczej, prawda również zwycięży w nadchodzących wyborach i wygra Prawo i Sprawiedliwość dla dobra Polski. A jeśli chodzi o to działanie pani Marzeny, to rzeczywiście ona działała trochę jak płachta na byka na Platformę Obywatelską, ale myślę, że nie dlatego, że jej ubiór był czerwony, ale po prostu była merytoryczna i można powiedzieć rozpracowała ich niecne zamiary. One się nie powiodły. Piotr Kłodziejczyk, TVRadom.pl. Ja mam pytanie do pani poseł. Jak się pani odniesie do tego, co mówiła pani minister Kopacz tutaj w czasie spotkania w Radomiu i odnośnie szpitali, bo wiadomo, nie ma gipsu, w szpitalach niektórych brakuje. Armia nie ma nawet na ślepaki, to też było podnoszone i pani minister Kopacz bardzo arogancko w stosunku do tego się odnosiła. Jak pani to oceni? No ja mogę to ocenić wyłącznie krytycznie. Moja partia wielokrotnie zwraca uwagę na katastroficzne funkcjonowanie polskich szpitali. Nie tak dawno ja sama próbowałam skorzystać z publicznej służby zdrowia w związku z chorobą mojego syna i proszę wierzyć, że no to jest droga przez mękę.